odkładasz, albo zaraz zaczniesz odkładać. I nie możesz znieść, że twoje ciężko zarobione pieniądze zjada inflacja. Jak udowodniłem w odcinku O tyle zbiedniałeś przez 3 lata, stówa, którą dziś masz w portfelu, jest warta 30-40% mniej niż stówa z 2019 roku. Czyli dzisiejsze 100 zł jest warte tyle, ile 60 zł sprzed pandemii. Płakać się chce. Dlatego dziś sprawdzimy, co dało najlepiej zarobić, co przyniosło najlepszą stopę zwrotu w trakcie ostatnich 10 lat. Nieruchomości, złoto czy akcje spółek z indeksu S&P 500. Krypto pomijamy, bo niesie za sobą zbyt duże ryzyko. Do sprawdzenia wzrostu wartości cen nieruchomości posłużymy się znanym na rynku nieruchomości wskaźnikiem, jakim jest indeks cen mieszkań ICM. Wyraża on łączną wartość względną średnich cen ofertowych mieszkań używanych, wystawionych do sprzedaży w 10 największych miastach Polski. Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice. Bazową datą dla indeksu jest wrzesień 2007 roku, a wartość bazowa wynosi 1000 punktów. W sierpniu 2013 roku mieliśmy poziom 830 punktów. Natomiast w sierpniu 2023, czyli po 10 latach, znajdujemy się w okolicach 1636 punktów. Policzyłem to za Was, żebyście nie musieli się trudzić. Przez ostatnie 10 lat wzrost wartości nieruchomości w polskich miastach wyniósł, uwaga, 97%. I tak się zastanawiam, słysząc czasami moich znajomych mówiących, że jeszcze się wstrzymają z zakupem mieszkania, na co oni czekają, żeby metr kosztował 20, 30 czy 40 tysięcy. Teraz pora na złoto. Ciekawe, ile ono zyskało. Szybki rzut oka na wykres i widzimy, że za uncję musimy zapłacić dziś 1756 euro. Dokładnie 10 lat wcześniej kosztowało ono 962 euro. Daje nam to nie mniej, nie więcej, a 82% wzrostu. Solidny zysk. A może to nie zysk, tylko o tyle spadła siła nabywcza naszych pieniędzy, a złoto cały czas jest warte tyle samo. My co prawda znajdujemy się pod giełdą warszawską, ale teraz sprawdźmy, ile zyskał amerykański indeks S&P 500, czyli notowany na giełdzie w Nowym Jorku zbiór 500 największych amerykańskich spółek, takich jak IBM, Microsoft, McDonald's czy Coca-Cola. 14 października 2013 byliśmy na poziomie 1744 punktów. 10 października 2023 jesteśmy na pułapie 4335 punktów. Wzrost zatem wynosi spektakularne 149%. Okazuje się, że na przestrzeni ostatnich 10 lat spośród wymienionych 3 metod inwestycji najbardziej opłacało się inwestować w indeks S&P 500. Dlaczego S&P 500 zaperformowało najlepiej? W dużym skrócie można powiedzieć, że wielkie, tworzące go amerykańskie koncerny zdominowały swoje branże. Oczywiście warto tu zaznaczyć, że inaczej niż w przypadku złota czy nieruchomości, inwestowanie na giełdzie wiąże się z większym ryzykiem i trzeba po prostu o tym pamiętać. Ale są lepsze i gorsze opcje do wyboru. Duża liczba odnoszących sukcesy firm, a także różnorodność dziedzin i sektorów, w których one działają, stanowią o sile indeksu S&P 500. Dla zobrazowania, większość firm nie radzi sobie najlepiej na przestrzeni ostatniego roku i gdybyś zainwestował w niektóre z nich, twój portfel nie wyglądałby teraz najlepiej. Czołowe firmy takie jak Coca-Cola, Pepsi, Volkswagen czy nawet McDonald's traciły. Ale ponieważ S&P 500 obejmuje także firmy z sektora technologicznego, a te z powodu boomu AI rozwijają się jak szalone, ich zyski rekompensują to, co straciły wcześniej wspomniane spółki z S&P 500. Dzięki temu ETF-owi masz pewność, że jesteś zdywersyfikowany, a dywersyfikacja jest kluczowa, bo jeśli w jednej spółce czy nawet całej branży nie idzie, to w innej sytuacja może być wręcz doskonała. ETF to w skrócie fundusz, który podąża za danym indeksem. Czyli jak chcesz inwestować w spółki z indeksu S&P 500, to po prostu inwestujesz w ETF S&P 500. Jest to proste i skuteczne rozwiązanie dla tych, którzy nie mają wiedzy albo czasu, żeby osobiście wybierać, które akcje kupić i kiedy. Ponadto portfel ten jest niezależnie bilansowany i aktualizowany. A ponieważ sam uważam się za dobrego, aczkolwiek ostrożnego inwestora, mogę Cię nie tylko zapewnić, ale i pokazać, jak sam inwestuję i dywersyfikuję swoje inwestycje.
Inwestuję w fundusze ETF i jak mówiłem, S&P 500 to ten, który mam w swoim portfelu ze względu na jego charakter i historyczne wyniki. Mógłbym także uwzględnić kilka innych funduszy ETF, jak na przykład MSCI World i dodać firmy spoza Stanów Zjednoczonych. No to również należy mieć na uwadze. Dywersyfikować można nie tylko pod względem produktowym czy sektorowym, ale także pod względem kraju pochodzenia. Używam do tego Freedom24, który jak widać posiada aplikację z prostym interfejsem. Tutaj mogę wybrać ETF, w jaki chcę zainwestować i dokonuję zakupu, włączając go w część mojego portfela. Oprócz tego, że fizycznie kupiłem nieruchomość, w nieruchomości mogę też inwestować na giełdzie. A to za sprawą specjalnych ETF-ów, które kupują akcje w sektorze nieruchomościowym. Nazywane są one REITami. REITy mają tą zaletę, że są prawnie zobowiązane do wypłacania rocznie 90% swojego dochodu podlegającego opodatkowaniu i są dobrym źródłem dochodu dla inwestorów. Podsumowując, zaczęliśmy od porównania trzech fajnych opcji inwestycyjnych, próbując uzyskać odpowiedź, która z nich jest najlepsza. Złoto, nieruchomości czy S&P 500. Najmądrzejszym podejściem jest te oparte o dywersyfikację. Wierzę w każdą z tych inwestycji i nie wybieram tylko jednej, ale wszystkie trzy. Mam w swoim portfelu ekspozycję na złoto, ponieważ kupiłem fundusze ETF, które inwestują bezpośrednio w fizyczne złoto, ale także inwestujące w S&P 500 oraz REITy. Wielu brokerów pozwala inwestować w niektóre z tych sektorów, ale powodem, dla którego korzystam z Freedom24 jest to, że dają mi zysk od pieniędzy, których nie inwestuję. Kiedy zastanawiam się, co kupić, moje pieniądze rosną. Nie zjada ich tak inflacja. Do Polski weszli kilka lat temu, ale mają 98 biur w 13 krajach na całym świecie. Do tego zatrudniają ponad 2500 pracowników oraz obsługują ponad 350 tysięcy klientów globalnie. Podsumowując, jeśli planujesz zacząć inwestować, zamiast bezczynnie przyglądać się, jak z miesiąca na miesiąc Twoje pieniądze są warte coraz mniej przez inflację, zalecam zwiększenie świadomości i dywersyfikacji, tak samo jak zalecam korzystanie z Freedom24. Link do aplikacji znajdziesz w opisie tego filmu. Jeśli chcesz wspierać rozwój kanału, to zainteresowanych proszę o pobranie z mojego linku, a nie z Google Play'a czy App Store'a. Dziękuję za uwagę i życzę, żeby portfele puchły.